Poniedziałek 23 kwietnia w sali narad Dzierżoniowskiego Ratusza odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta Dzierżoniowa, podczas którego radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania miasta. To jest 44. już sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Bez części uroczystej podejmiemy 7 uchwał, z czego pierwsza uchwała to jest w sprawie udzielenia zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, a także ustalimy wysokość tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, logopedów i doradców zawodowych. Kolejnie przyjmiemy lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej dzieci i młodzieży z terenu gminy Dzierżoniów. Kolejne 2 uchwały dotyczą stypendiów, czyli udzielania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięciach naukowych, a także tryb udzielania stypendium i wysokość tych stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej. Zmienimy również uchwałę o utworzeniu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Dziwna nazwa, ponieważ Ośrodek Kultury działa już ponad 60 lat, ale taki jest tytuł uchwały. Związany jest to z zakończeniem projektu rozbudowy Ośrodka Kultury z środków unijnych. Projekt ten został zakończony w 2017 roku. Do tej pory budynek Ośrodka Kultury był oddany w użyczenie, dzisiaj przechodzi na własność. Zmiany w budżecie, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej zakończą rozpatrywanie projektów uchwały. Zapoznamy się również ze sprawozdaniem rzeczowym Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i z oceną zasobów pomocy społecznej w Dzierżoniowie, a także z planem gminnych zasobów nieruchomości i planów zagospodarowania przestrzennego. Zapoznamy się z sprawozdaniem rocznego programu współpracy z miastami partnerskimi oraz z organizacjami pozarządowymi. Rada w poprzednim tygodniu zapoznała się z wykonaniem budżetu za 2017 rok. 4 komisje przyjęły to sprawozdanie burmistrza. Wykonanie budżetu jest bardzo dobre, trzeba przyznać. Teraz komisja rewizyjna w najbliższym czasie zajmie się ostateczną opinią o wykonaniu budżetu i wystąpi z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Dzierżoniowa. Przypomnę, że sesja absolutoryjna odbędzie się w maju. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły kwietniową sesję Rady Miasta w Dzierżoniowie.